Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w faktycznym Domu Kultury. Może powiem dwa zdania, co to jest za miejsce, bo widzę, że niektóre osoby są u nas pierwszy raz. Otóż faktyczny Dom Kultury to jest taka jedna z emanacji Fundacji Instytut Reportażu. Polscy reporterzy założyli fundację, która ma promować literaturę faktu, reportaż, kulturę faktu, bym powiedział, bo także film dokumentalny. I zajmujemy się tym wszystkim, co wokół nas, bo reporterzy się zajmują tym, co wokół nich. Jedno z takich naszych pierwszych miejsc to jest księgarnia Wrzenie Świata, którą Państwo znają. Mamy też szkołę, Polską Szkołę Reportażu, mamy wydawnictwo Dowody na Istnienie. Wydajemy książki reporterskie, a to miejsce, w którym Państwo się znajdują, to jest faktyczny Dom Kultury. Czyli dzieją się tu rzeczy naprawdę, niczego nie udajemy. I to o to naprawdę przecież tak naprawdę postuluje sieć obywatelska Watchdog Polska. Oni właśnie chcą wiedzieć, jak jest naprawdę. Ja myślę, że ten dzisiejszy wieczór jest poświęcony tym, którzy uważają, tak jak ja, że rzeczywistość z dwóch powieści Kafki, czyli Proces i Zamek, to nie jest rzeczywistość obowiązująca. Wielu z naszych notabli, naszych urzędników, ludzi władzy ciągle jest przyzwyczajonych do tego, że właśnie świat Kafki to jest, że Kafka był pisarzem realistycznym. Otóż może był kiedyś pisarzem realistycznym, ale jest cała wspaniała grupa ludzi, którzy uważają, że nie będzie on już pisarzem realistycznym. To znaczy, że ta zagmatwana rzeczywistość, nie do pojęcia, to bezustanne wyczekiwanie na decyzje, na informacje, to wszystko się musi skończyć. I są tacy ludzie, których tutaj większość naszych gości zna i podziwia i dlatego tu przyszła. Ci, którzy zaangażowali się w sieć obywatelską Watchdog Polska. Witam wiceprezeskę tej sieci i jej prezesa, panią wiceprezes Katarzynę Batko-Tołódź i pana prezesa Szymona Osowskiego. I teraz przekazuję im mikrofon. Powiedzą, z kim dalej ja będę rozmawiał tego wieczoru. Pani wiceprezes, najpierw tak? Dobrze. Najpierw prezes. No, nie jest taka rola. Zawsze to Kasia jest pierwsza. Przede wszystkim chciałbym powitać Państwa. Spotykamy się tutaj w bardzo fajnym gronie dla mnie. Osób, które zainteresowały się siecią obywatelską. Dziękuję za to, że Państwo przyszli. Osoby z sieci obywatelskiej, nasi sympatyczni i sympatyczki. Osoby, które nas wspierają tutaj. I też osoby, które o nas piszą, czy o nas mówią. To jest to, co... To, że wymieniam te grupy, bym tak powiedział, osób, to jest związane z tym spotkaniem. Tak naprawdę to spotkanie będzie tak przebiegało, że te wszystkie grupy się połączą. I jest jakaś, jeszcze bym zdradził taką tajemnicę, pewna rola dla każdej grupy. Serdecznie witam i zapraszam na wspaniałe 2 godziny. Dziękuję. To już, to ja w takim razie powiem tylko tak. Dzisiaj jest dosyć szczególny dzień dla demokracji, taki niepokojący, bo na pewno Państwo... śledzicie i wiecie, że... Każdy dzień jest dla demokracji niepokojący. To prawda, ale trochę się usprawiedliwia, wie, bo... I nie chodzi mi nawet o Polskę tylko chodzi mi też o Rosję, o Natalię Sawczenko, ale chodzi mi też o to, co się dzieje w Polsce, a my tę demokrację już od 13 prawie lat tak sobie budujemy bardzo systematycznie i oddolnie. I o tym będzie to spotkanie. Myśmy mieli kilka tygodni temu wielki okres sławy, mogliśmy się pochwalić tym, co robimy, kiedy działamy, że tak powiem, bardziej ofensywnie, a dzisiaj będzie mowa o tym, co tak naprawdę buduje siłę sieci obywatelskiej i zaprosiliśmy do tego 2 nasze członkinie, Alinę Czyżewską z Gorzowa Wielkopolskiego i Monikę Bienias, które zaraz Państwo poznacie, i Monikę Bienias z Poświętnego. Padło wczoraj pytanie, jak mieliśmy wywiad w Radiu dla Ciebie, co tak feministycznie? I muszę powiedzieć, że pomyślałam sobie wtedy, jakby to byli faceci, nie padłoby to pytanie. Ale też chciałam powiedzieć inną rzecz, że to jest też dla nas, ale to nie jest tak, że my rzeczywiście tego nie zauważamy. Jak zaczynaliśmy działać, było bardzo dużo mężczyzn w tym temacie kontrolowania władzy i sprawdzania, a teraz z dumą możemy powiedzieć, że mamy świetne kobiety i też chcemy to pokazać. Chcemy pokazywać
takie modelowe przykłady osób, które działają i które mają, są wielowymiarowe. Mam nadzieję, nie bez powodu zapraszamy pana redaktora do tego, żeby przepytał nasze członkinie, bo też wiemy, że to wtedy nie będzie żaden płaski obraz, że dowiemy się wielu ciekawych rzeczy i na to bardzo liczę. Pani Katarzyno, ale jeszcze do pani mam jedno pytanie. Tak. No skoro mówicie, że watchdog to jest taki pies strażniczy, no to jak są też kobiety u was, to przepraszam. No dziewczyny. Mogę mówić. Tak, mamy wersję angielską watchbitch, ale mamy też wersję polską. Rozumiem. Watchdogini, tak, bardzo ładną wersję. Bardzo polską. Fajne słowo. Bardzo ładnie, jak bogini. No to oczywiście, watchdogini, to mi się podoba. No dobrze, to zapraszam nasze boginie. Więcej nie będę. Witamy. Proszę bardzo. Gdzie pani? Pani Monika, pani Alina. O właśnie. Jak pani polewa, to ja w ogóle wobec tego pytam panią Monikę najpierw, dobrze? Pani Moniko, pani jest z Poświętnego. Proszę powiedzieć, gdzie to jest Poświętne? Jest włączone chyba wszystko, tylko proszę... Tak? Tak. Jest? Nie? Raz, raz. No to dobrze. Ja bym chciała tak sprostować, bo pani Katarzyna powiedziała, że z Poświętnego. To jest gmina Poświętne, a miejscowość to jest typowa wieś. Nazywa się Czubajowizna. Czubajowizna. Tak. Jaki to region Polski? Mazowsze. No powiat wołomiński. Mhm. Dobrze. I w Czubajowiźnie pani jest kimś, kto zadziwia troszkę mieszkańców. No tak w tej chwili to może nie do końca zadziwia, bo o tym, co robię, to bardziej wiedzą facebookowicze niż ci starsi mieszkańcy wsi, bo większość mieszkańców to jest w takim dosyć podeszłym wieku i koło 50. Także oni nie posługują się. To ta druga sfera. I Kaśka, co? Przepraszam. I oni już niczego nie potrzebują, żadnych zero życia, zero informacji, tak? I tak. W ogóle pogodzeni z rzeczywistością. Tak, zupełnie pogodzeni. My tak fajnie to określamy, że nasi mieszkańcy, ale nie tylko mojej wsi, ale i gminy, siedzą sobie w takim lesie, jak to opowiada pewien pan od kurczaków. To oni sobie siedzą w takim lesie i co 4 lata pan wójt tym mieszkańcom rzuca takie zabawki, co by się tak po prostu pocieszyli. Ale wygodnie im w tym lesie jest? No nie zawsze jest im wygodnie, niemniej jednak oni nigdzie więcej tego nie opowiadają. Są to tylko rozmowy, ja to określam tak do furtki. A pamięta pani ten swój pierwszy moment, kiedy pani postanowiła ze swojego lasu jednak wyjść i coś zrobić, czymś się zainteresować? Kiedy to było? To był taki moment, kiedy uchwalony został fundusz sołecki, czyli takie narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą decydować o części budżetu gminy. No i oczekiwaliśmy, że tak powiem, na to zebranie wiejskie, bo przecież każdy mieszkaniec, tak mi się wydaje przynajmniej, powinien wiedzieć, co to jest to zebranie wiejskie. No zebranie się nie odbyło oczywiście, więc termin minął, ale pytają się mnie niektórzy, co będzie robione z tego funduszu sołeckiego. Więc nie A dlaczego panią pytano o to? Wyjaśnijmy. Ja zazwyczaj jestem taką osobą, która coś tam wie. Zawsze komuś pomoże, w międzyczasie czegoś się dowie, jakimś takim życiem tej gminy. A pani pracuje żyje. Na miejscu? Tak, w gospodarstwie, w domu. Rozumiem. Na miejscu. I częsty kontakt z tymi mieszkańcami pozwala mi na to, że mogę z nimi porozmawiać i oni przy najbliższej okazji mnie spotykając pytają się o takie rzeczy. Czyli zebranie się nie odbyło, jesteśmy w tym momencie. Tak, nie odbyło się, więc... Może wody troszeczkę? Tak, też... No, ale że się nie odbyło, to jeszcze, no cóż, no, nie odbyło się, niemniej jednak jak się dowiedzieć, co rzeczywiście będzie robione za te pieniądze. No przecież nie pójdę tak sobie do wójta i powiem, wie pan, przyszłam, bo jestem zainteresowana, nawet nie wiem czym, nie wiem o co poprosić, nie wiem czy o uchwałę, czy może jakiś wniosek, czy o cokolwiek, więc postanowiłam poszukać zwyczajnie w internecie jakichś
porady i właśnie trafiłam na Stowarzyszenie Sieci Obywatelskiej, ale wtedy to było jeszcze Stowarzyszenie Lokalnych Liderów Grup Obywatelskich, tak się to nazywało. Wysłałam natychmiast maila, opowiedziałam, co się wydarzyło i jak mogę się dowiedzieć. I za jakieś 2 godziny zwyczajnie dostałam odpowiedź. Czyli pani zapytała o to, czego się pani może dowiedzieć. Tak, tak, o co pytać, w jaki sposób, do kogo ja mam iść. I jakie dokumenty tam powinny być względem tego zebrania wytworzone. Tak też uczyniłam, wysłałam wniosek do pana wójta, żeby udostępnił mi jako informację publiczną wniosek, uchwałę zebrania wiejskiego, listę z obecności tego zebrania. No i okazało się, że nie jest to informacja publiczna, niestety. Według wójta. Tak, znaczy wszyscy wiedzą, że zebranie się nie odbyło, ale tak, nie jest to informacja publiczna. Nie jest to informacja publiczna. Aha, aha. Tak, tak. No następnie poszłam też zapytać panią sołtys, czy było to zebranie, czy nie było. Ona na to mówi, że no było, przecież tam ktoś mówił, że było. No dobrze. No tak trochę dziwnie to się odbywało. Ale tak jak potem zgłosiłam ten problem do komisji rewizyjnej, komisja rewizyjna, wiadomo jak to komisja rewizyjna, bardzo długo ciągnęła proces rozpatrywania tej sprawy, ale w zasadzie sołtys wsi na sesji Rady Gminy osobiście przyznała się do tego, że rzeczywiście nie było tego zebrania, co też jest nagrane, utrwalone kamerą, jest dostępne też publicznie, że nie było, bo nie miała gdzie zrobić. Po drugie, to ona wie, na co to przeznaczyć i takie różne rozmowy były na sesji. Znaczy, sama sołtys wie, na co to przeznaczyć. Tak, tak, dokładnie. Niemniej jednak zebranie nie było potrzebne, ale dokumenty były z tego zebrania wytworzone. Tak, to tak się właśnie odbywało. A czy to wtedy się, czy to już wtedy pani postanowiła, że będzie nagrywać wszystkie posiedzenia? Nie. To nie tak. Nie tak szybko. Nie tak szybko. Mnie zadziwiało jeszcze wtedy, to był rok 2012, że mimo wszystko, że każdy ma prawo wejść na tą sesję i nagrywać czymkolwiek, tak, telefonem, kamerą czy dyktafonem, Rada Gminy Poświętne podejmowała uchwałę, czy można nagrywać. Więc to było też takie bardzo dziwne. No dobrze, była uchwała, pan przyjeżdżał też z życia powiatu nagrywać. Ale pan potem przestał przyjeżdżać, bo dosyć nieciekawe były sceny. Ale czy ta uchwała się wzięła z tego, że pani już postanowiła nagrywać te rady? Nie. Nagrywać zaczęłam dopiero od niedawno, niedługo minie rok, odkąd nagrywam. Mam trochę więcej czasu, mam kamerę, bo bez tego ani rusz. Więc postanowiłam bliżej przyjrzeć się pracy obecnych radnych i tego samego wójta, bo nadal jest ten sam wójt. Więc odwiedzam ich tak na komisjach bardzo ważnych, czyli rewizyjnej, finansowej. Oświaty też jest bardzo ciekawa, polecam. No i głównie sesje. Właśnie też jutro się wybieram na 9 rano. A przepraszam, ale czy pani życie na tym nie cierpi troszeczkę? W sensie... No, na pewno. Mąż na początku nie tolerował takich zachowań, że poświęcam więcej czasu życiu, gminie, tak, pisaniu, coś tam, rozmowom i mailowaniu i tych skarg do sądu, a po co to, a na co tyle czasu. No ale to dosyć jest takie wciągające i można się przy okazji wiele dowiedzieć i nauczyć. Mieszkańcy gminy, mieszkańcy pani miejscowości jakoś w indywidualnych rozmowach jakoś to komentują, reagują? To znaczy ma pani poparcie czy odwrotnie? Nie, mieszkańcy Czubajowizny, ci, którzy się ze mną kontaktują, to rzeczywiście nie mają nic przeciwko, że robię takie rzeczy. Niektórzy się pytają, co będzie robione, bo co jest najważniejsze, że może to nie jest najważniejsze, ale to jest taki problem, że mieszkańcy gminy Poświętne nie mają żadnej informacji, co się dzieje w tej gminie. Jedyną informacją to jest wójta gazetka wydawana, wieść gminna niesie, przed wyborami. I tam w ostatnim roku są rzekome jego sukcesy opisywane. Nie mają innej, żadnej dostępnej informacji prawdziwej i rzetelnej. Dlatego spotykając się ze mną, pytają się, a czy ta droga to będzie robiona? No bo przecież wójt obiecał na ostatnim zebraniu, jak był, albo na spotkaniu.
a czy to będzie robione, a czy tamto, więc ja staram się odpowiadać, że tego nie wiem, ale się dowiem. I posiadając wtedy dokument, już wtedy dokument w ręku podpisany przez wicewójta, bo wójt nie podpisuje moich wniosków, znaczy odpowiedzi na moje wnioski. Nie odpisuje? Znaczy nie podpisuje. Nie podpisuje. Tak, się pod tym. A kto podpisuje? Wicewójt. Mhm. Zawsze bezpieczniej, dlatego podpisuję. I wtedy spotykając tego mieszkańca, albo on pojawia się u mnie w domu, odpowiadam i wręczam mu wydrukowany dokument, żeby się z nim zapoznał. Że to, co mówię, to nie jest to, co ja wymyślam, tylko potwierdzone pani rzeczywiście Moniko, informacją. Pani teraz jak tak myślę o pani, to tak. To pani pełni u siebie w Czubajowiźnie i w gminie Poświętne takie kilka funkcji w ogóle. Pani jest tak, z jednej strony jest pani trochę dziennikarką, prawda, która zbiera informacje, trochę ustną taką ustną gazetą, prawda? Taką gazetą, nie wiem jak... Biuletynem informacyjnym na żywo, takim live, takim mówiącym, punktem informacyjnym. No właściwie pani wykonuje kawał roboty, za którą ktoś inny dostaje pieniądze, mówi pani Alina. Dlaczego pani uważa, że ktoś inny? Proszę to wyjaśnić. Ponieważ są osoby zatrudnione w urzędach, które taką rolę powinny pełnić. Są prowadzone, obowiązkowo powinny być prowadzone biuletyny informacji publicznej, gdzie jest przestrzeń na to, żeby o takich rzeczach informować. Na tych biuletynach prawie nic nie znajdzie. One są czasami, informacje, które nas interesują, są tak ukryte, żeby ich broń Boże nie znaleźć. Na przykład w Gorzowie ukryte są wnioski na BIP-ie, wnioski o dotacje na sport, na które to idą grube miliony. I na przykład, w których płacimy my, mieszkańcy, składamy się na wypłatę 10 tysięcy złotych miesięcznie, 10 554 zł dla prezesa klubu żużlowego. A klub żużlowy jest prywatną firmą, nie jest szkołą miejską, nie jest instytucją miejską. To jest prywatna firma i my nie płacimy naszym nauczycielom. Na przykład dodatek stażowy dla nauczycieli wynosi 20 zł miesięcznie brutto za to, że nauczyciel opiekuje się stażystą. Dostaje za to 12,50 na rękę. I to jest nasz kapitał, to jest nasz potencjał, nauczyciele i szkoła. Ale nie, my nie płacimy swoim. My płacimy prezesowi prywatnego klubu, prywatnej firmy. Tak jakbyśmy płacili, nie wiem, firmie budowlanej. No każdemu. Czy tak, remontujemy tej firmie, bo my wybudowaliśmy na przykład stadion żużlowy za 60 milionów. Prywatnej firmie. Jesteście sławni z żużla. Panie Mariuszu. No tak było zawsze. Tak. Dobrze, podsumujmy jeszcze Czubajowiznę na chwilę. Bo pani Moniko, czy pani mówiła o roku 2012, tak? Czyli to dzieje się mniej więcej ostatnie 4 lata, tak? Pani zaangażowanie. Czy jest taka rzecz, z której pani jest bardzo zadowolona, w sensie ujawnienia czegoś, jeśli chodzi o jakieś decyzje, które dzięki temu może były podjęte inaczej? Czy ma pani takie momenty, o których pani może wspomnieć jako takie, które dają pani satysfakcję? Jeśli bym miała mówić tylko o sobie, jako sama pojedynczo działająca, to raczej nie. W ostatnich dniach dokonała się cudowna przemiana dzięki współpracy już teraz szerszego grona osób. Z gminy? Z gminy Poświętne, zupełnie oddalonej miejscowości ode mnie też przyłączyły się, że tak powiem, panie, mieszkańcy określonej grupy, dzięki którym udało się... jak to ładnie powiedzieć, przyczynić, że gmina Poświętne odstąpiła od umowy z firmą, która odbierała śmieci, ponieważ nasze dokumenty, o które wnioskowałyśmy i te panie również, które wnioskowały, składały osobiście skargi zarówno na działalność wójta, jak i na radę. Kilkakrotnie była komisja rewizyjna, kilkakrotnie przedstawiane były i dokumenty, i zdjęcia nawet, co też firma nawet na końcu przyznała się sama osobiście, że źle realizuje umowę zawartą z gminą. Radni i wójt twierdzili, że bardzo dobrze, pomimo że firma się przyznawała oficjalnie. I po wielu takich artykułach w gazecie Wieści Podwarszawskie, również dokumentach na Facebooku i na stronie internetowej. Po prostu gmina, jakiś przełom nastąpił i rzeczywiście zrezygnowała z usług tej firmy. Czyli sukces. Tak.
A ma pani jakieś wytłumaczenie dlatego, bo pani powiedziała, że zaangażowały się kobiety z gminy, czyli tam nie ma żadnego mężczyzny. Jakieś wytłumaczenie z, dlaczego... Ja myślę, że kobiety są bardziej odważne. To tak, a, rozumiem. Przy cukrze trochę, ale no niestety. Bardziej takie śmiałe może też mają i że to troszkę może więcej czasu i bardziej pomocne chcą być, no ale rzeczywiście tam rzeczywiście były kobiety. Zależy od gminy? Bo są takie gminy, gdzie więcej mężczyzn angażuje się w kontrolę demokracji, tak? Myślę. Czy są lokalni, tak, mamy lokalnych watchdogów, gdzie są mężczyźni, ale tu pewnie takie, jeżeli chodzi o takie gromadzenie się, tak? I może o tym mowa. No nie, akurat my się nie spotykamy, ale od czasu tam do czasu ustalamy, co dalej działamy, o co wnioskujemy akurat w tej sprawie, ale one takie bardziej są jakieś... i ambitne, i chce im się ruszyć z tego domu, żeby pozbierać podpisy, bo przecież zebrać 150 podpisów wśród mieszkańców, no to wymaga poświęcenia i to szczególnie wieczorem na wsi, kiedy wszyscy są już w domu, żeby to wszystko zrobić. Także poświęcenie naprawdę duże. Dziękuję pani Alino. Jeśli chodzi o pani poświęcenie Gorzowowi, że tak powiem, to ono już jest legendarne. Bo ludzie, którzy się z panią kontaktują w różnych, że powiem, płaszczyznach, to mówią, że pani już nie ma innego tematu niż Gorzów. Że właściwie ciągle pani mówi i myśli o Gorzowie. Nieprawda. Myślę intensywnie także o Toruniu. No tak. Tak, bo tam, ale cały czas jednak te myśli krążą wokół jednego, czyli przejrzystości i kontrolowania władzy, bo w Toruniu też maczałam palce. Tam był konkurs na dyrektora teatru i marszałkowi nie spodobał się wynik tego konkursu. Osoba, która wygrała ten konkurs, no to nie była ta, która miała wygrać, dlatego marszałek unieważnił konkurs, który odbył się zgodnie. Politycy ostatnio w sztuce lubią grzebać, prawda? Lubią, a to jeszcze było przed tym, jak tak bardzo to się stało modne. Ale tam ci też lubili. Mhm. Tylko się tak o tym nie mówiło. No właśnie. No i okazało się, że nie miał prawa unieważnić tego konkursu po prostu, ale nikt nie chciał mi uwierzyć z tego środowiska teatralnego. Jestem z zawodu aktorką. I zawsze się powtarza, w teatrze nie ma demokracji. Ja mówię, ale jednak jakieś prawa obowiązują także i w teatrze. No i z pomocą kolegów, z sieci obywatelskiej Watchdog Polska, napisaliśmy pismo do wojewody, że tak na podstawie takiego artykułu konstytucji, artykułu takiego i takiego i jeszcze orzecznictwa innych tam sądów, no że to tak nie powinno być. No i wojewoda stwierdził, oj, ci obywatele mają rację, piszę do sądu. Napisał do sądu, w sądzie wygraliśmy tę sprawę, czyli zostało unieważnienie tego konkursu. Natomiast marszałek idzie jednak wyżej, będzie sprawa w Sądzie Najwyższym, bo jednak uważa po swojemu. Ale to jest taki nasz sukces, a że... A zacznijmy tak jeszcze od Adama i Ewy, dobrze? Czyli jak Adam... to się u pani zaczęło? Po 16 latach wróciłam do mojego miasta rodzinnego, Gorzowa Wielkopolskiego. Gorzów Wielkopolski jest stolicą województwa lubuskiego. Tak chciałam zaznaczyć. Nie Zielona Góra i nie Wielkopolska, stolica województwa lubuskiego. Wróciłam tam z powodów osobistych i, no i to, co tam zastałam, wcześniej bywałam tylko tak świątecznie, gdzie się tego miasta nie użytkowało, nie chodziło się, nie żyło się w nim. A kiedy byłam zmuszona tam być przez jakiś czas i chodzić, żyć w tym mieście, no to stwierdziłam, że to nie jest miasto wojewódzkie, że nie ma żadnych... A jaka była ta pierwsza rzecz, która panią zastanowiła i wpłynęła na to, że pani postanowiła coś zrobić, coś sprawdzić? Pamięta pani ten moment? To jest chyba bardzo w życiu wielu watchdogów protest przeciwko czemuś. U nas chciano wyciąć alejki, bo była kasa na schetynówki. Jest kasa, trzeba ją wydać, a że trzeba coś wyciąć, nieważne. Kasa zawsze, kasy trzeba przerobić. Ale wyciąć alejki, żeby co na ich miejscu powstało? Żeby poszerzyć drogę i wykorzystać pieniądze z państwowe, które płyną na właśnie tak zwane schetynówki. No a to była jedyna oaza zieleni na tym osiedlu. No i jeden człowiek, Grzesiek Witkowski, zrobił wydarzenie na Facebooku. Ja złapałam to wydarzenie. Te pochody alejkowe, to było to, tak? Te protesty alejkowe?
Nie, to nie, 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 to nie były protesty. Mhm. Znaczy to był protest. My chodziliśmy z petycjami, podpisywaliśmy, 2,5 tysiąca osób się podpisało pod tymi petycjami i poszliśmy na sesję Rady Miasta, żeby te petycje wręczyć. I to był mój debiut na sesji Rady Miasta. Jak ja zobaczyłam ludzi, którym my płacimy i oni wiedzą mniej niż ja, to ja byłam zdruzgotana, ale też z drugiej strony taką siłę poczułam. Kurczę, to jeżeli oni tyle lat w tym robią i nie wiedzą, oni nawet nie zdali ustawy o samorządzie gminnym. Ja wtedy też jeszcze nie znałam, ale szybciutko w telefonie sprawdziłam, o co chodzi i że rzeczywiście, no ależ oczywiście, że rada kontroluje pana prezydenta, bo tam akurat prezydenta nie było na tej sesji rady, już się nas wtedy przestraszył, ale nie można było zapytać o to, a gdzie jest pan prezydent? No, że nie można takiej informacji udzielić. No i... Że gdzie jest, skoro nie jest na Radzie? Tak jest. No, okazało się, że nie można się tego dowiedzieć. No to tu jednak stwierdziłam, że jednak tak, nie? Że mamy prawo wiedzieć. Jeżeli on w tym momencie wykonuje jakieś obowiązki służbowe, no to my mamy prawo wiedzieć, co on robi. Ale i prezydent, i radni też, jakby widziałam, że to jest jakiś dziwny teatr, gdzie każdy sobie sam napisał rolę, a gdzie nie ma tego reżysera, który to wszystko trzyma, nie ma tego scenariusza, który wszyscy powinni przeczytać. Radni zachowywali się, jakby dawno zapomnieli, że są przedstawicielami mieszkańców i że powinni być z nimi w ciągłym kontakcie z mieszkańcami. Oni nawet chcieli z nami rozmawiać. Więc tak zaczęłam sobie myśleć, no ale cholera jasna, no to jak to działa? I postanowiliśmy działać więcej, dalej założyliśmy, znaczy nazwaliśmy się Ludzie dla Miasta i zaczęliśmy... przywracać mieszkańcom prawo do miasta, ponieważ zaobserwowałam, że my jako gorzowianie i pewnie w wielu innych miastach Polski, w Warszawie tego nie zaobserwowałam, też mieszkałam w Warszawie, ale właśnie w tym mniejszym mieście, że my uwierzyliśmy, że władza to jest władza, a my jesteśmy poddanymi i my na jakimś szczególnym pozwoleństwie od władzy możemy ten teren zasiedlać i użytkować, ale nie mieszać się w nic. No nie. Znaczy, że wy służycie władzy, a nie ona wam. Dokładnie, no ale właśnie nie. Do kogo należy miasto? No do mieszkańców. No. Tak, nawet tak nam odpowiedział raz strażnik miejski, jak robiliśmy parking day, tak. Kiedy koleżanka Marta Bejnar rozmawia ze strażnikiem i mówi, no ale strażnik nas próbuje wygonić, mówiąc, że to nie jest nasze miejsce. A Marta się pyta, no a to czyje to jest miejsce, to czyje jest miasto? No prezydenta. No nie. I to akurat nie jest moja filozofia, ani jakaś moja ideologia, czy niektórzy mówią, Alina, jesteś taką idealistką. Nie. To, że władza należy do nas, jest zapisane w Konstytucji wprost. I to, że wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy gminy, jest w ustawie o samorządzie gminy. My to wszystko mamy napisane. Te ustawy są strasznie fajne. Ja po prostu uwielbiam czytać. Bo z nich wypływa po prostu to, co się gdzieś tam podskórnie czuje, ale gdzieś to jest zamazane i władza na naszej niewiedzy właśnie buduje folwark. I my zaczęliśmy robić takie akcje, na przykład to były takie podstępne akcje, tak oczywiście w cudzysłowie podstępne, na przykład zagospodarowywanie miejskich skwerów, które były zaniedbane, brzydkie, nic tam nie rosło, a w centrum miasta. No ale akurat to nie była trasa przejazdowa radnych i prezydenta, więc akurat im się to w oczy nie rzucało, ale mieszkańcom bardzo. Więc co wymyśliliśmy? No dobra, no to zasiejemy tam słoneczniki. Zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku, mnóstwo ludzi przyszło, ale też były takie pytania, a macie pozwolenie na ten skwer, żeby go robić? Mówię, nie. A dlaczego? No bo jak to? No a ja mówię, no dobra, ale do kogo należy? Znaczy, czy jest ten skwer? No miasta. Prawnie teren miasta. No miasta. A miasto to kto? No prezydent. Nie, mówię, to my. Urząd my mieszkańcy. Miejski. My, właśnie, urząd na przykład. Nie, to my mieszkańcy. A kto zarządza tym skwerem? No urząd. No dobra, a teraz spójrz. Jak on nim zarządza? No nie zarządza, bo jest brzydki i brudny i są śmieci. No właśnie. Więc ja jako właściciel tego skweru, mimo że zatrudniam prezydenta i urzędników do tego, żeby się nim zajmowali, oni się nim nie zajmują. I zrobię... Państwo usłyszeli to zdanie? Proszę jeszcze raz powtórzyć. Jeszcze raz to samo zdanie. Z pani aktorką na pewno pani może powtórzyć.
A co ja powiedziałam? No świetnie, rewelacyjnie. No ja zatrudniam urzędników. No bo... No my, mieszkańcy. Mieszkańcy zatrudniają tak. urzędników. Tak, bo to jest dla mnie naturalne. No aha, ja wiem, dobra. Ale ja chciałem to tak wybić. Tak, my zatrudniamy urzędników, my zatrudniamy prezydenta do administrowania naszym wspólnym dobrem, naszą wspólnotą samorządową. A oni się z tego nie wywiązują, no bo ten skwer jest zaniedbany. A słoneczniki się udały? Udały, no ale jaka konkluzja jest. No. I w takim razie pytam tego mieszkańca, jeżeli my wyręczamy prezydenta, któremu płacimy za jego robotę, on jej nie wykonuje, a my go wyręczamy, to nam się należy mandat? Czy raczej dyplom albo nagroda? No chyba nagroda. No to dawaj, siejemy. Oczywiście, 3-metrowe wyrosły. Fajnie. A ten protest alejkowy, to żeście wygrali? Tak, no miasto odeszło od realizacji tej inwestycji, ale też trochę się okazało, że jakby nie bardzo dostaliśmy chyba pieniądze na te inwestycje. No ale to był sposób na pobudzenie ludzi. Ludzie zobaczyli, że mają moc. Że jak mówią razem, protestują, to mają wpływ rzeczywisty. Ja chodząc na sesję Rady Miasta też poczułam, że mam wpływ. I to jest to, co chyba najbardziej mnie w tym wszystkim pociąga. I to jest trochę jak narkotyk. Ja czuję, że mam wpływ na swoje miasto. I inni mieszkańcy też to poczuli. My też wzbudziliśmy na tyle taką... Przywróciliśmy miasto mieszkańcom. Właśnie przez to, że pokazywaliśmy im w działaniu, że to jest nasze miasto. Mamy prawo od prezydenta żądać, oczekiwać i on ma obowiązek się przed nami spowiadać. Dobrze, to mam takie pytanie. Czy struktury władzy lokalnej, czy oni troszkę się już czegoś od was uczą i czy się zmieniają powoli? Czy... Zmieniły się szybko, bo my wystartowaliśmy w wyborach samorządowych. Mhm. Poprosiliśmy wójta podgorzowskiej gminy, żeby był naszym kandydatem. Pół roku go namawialiśmy i wygraliśmy te wybory. Także Rozumiem, że wasz kandydat miał takie cechy, które gwarantowały, że będzie się zachowywał inaczej niż poprzedni, tak? Tak. A co się stało? Nie rozumiem. Polecam taki artykuł. Że każda władza demoralizuje, jest taki Bogdana artykuł. Wojciszka, psychologia władzy. Mhm. Jak już się zajmuje ten stołek, to zachodzą procesy psychologiczne. W mózgu po prostu. W mózgu, w hormonach, w postrzeganiu. Na przykład nie dostrzega się ryzyka, jest się większym optymistą. Hormony się zmieniają. Dlatego także... Hitler przegrał wojnę, bo tak, nie dostrzegał ryzyka. Ale dokładnie to chodzi. Tak, tak. No i co z tym nowym prezydentem, waszym w nawiasie? No, nasz prezydent teraz jest pod ścisłą kontrolą nas, obywateli, nas, ludzi dla miasta. No, działam jak mogę. Właściwie moje zdolności urzędowania w pełnej krasie ujawniły się właśnie po zmianie prezydenta. Okazało się, no tak, my szliśmy do wyborów z hasłami jawności, przejrzystości. Prezydent, obejmując fotel prezydenta, przy zaprzysiężeniu mówił, oddaję wam to miasto. Miasto należy do mieszkańców, my, urzędnicy i prezydent, jesteśmy po to, żeby wam służyć. Macie prawo dopytywać, żądać informacji, współdecydować i brać udział w dialogu. No i właściwie wszystkie te słowa można teraz tak zacząć tak skreślać. Takim pierwszym takim znakiem, że to, co mówione było w kampanii, jest nieprawdziwe, to była sprawa zarobków doradcy prezydenta. Ponieważ Jacek Wójcicki zatrudnił Adama Piechowicza, czyli Warszawka przyjechała do Gorzowa. To też może być nic złego, jeśli jest z głową zrobione. Ale akurat, no, ale akurat właśnie się nie sprawdziło. Jacek Wójcicki powiedział, że zarobki pana Adama są tajne, ponieważ on nie wyraża zgody na to, żeby je ujawnić. No niestety jest zupełnie inaczej. Osoby, które wchodzą w kontakt z administracją publiczną, z pieniędzmi publicznymi, w tym momencie rezygnują z tego kawałka swojego prawa do prywatności. Bo prawo do informacji i prawo do prywatności to są jedne z praw człowieka, które są niezbywalne. I w momencie, kiedy jednak wchodzą one ze sobą w konflikt, prawo do jawności i prawo do prywatności, w tym momencie prawo do prywatności ustępuje prawo do jawności. Przekonywałam o tym prezydenta, mówiłam, nie niszczmy tego, co stworzyliśmy w trakcie wyborów. To jest właśnie ten moment sprawdzianu. Nie wolno, mieszkańcy mają prawo wiedzieć. To oni płacą Adamowi, to oni zatrudniają Adama.
No i niestety nie. No, obiło się, otarło się o sądowe kolegium odwoławcze i oczywiście... Dowiedzieliście się tego? Dowiedzieliśmy się tego, tak. Niecałe 10 tysięcy brutto, 6 z kawałkiem na rękę. A chociaż dobre rady daje? Nie, już go nie ma. Pani... Ach, to może, no to jeszcze powiem, to, bo tak to... No. Bardzo krytykowałam działania pana Adama Piechowicza, ponieważ no, wprowadzał takie standardy właśnie o tajność, nieujawnianie tego, co się dzieje. Krytykowałam w mediach i wyobraźcie sobie państwo, dostałam wypłatę, znaczy o ile my wypłacamy panu Adamowi jego pensję, dostałam wypłatę w innej troszkę formie, czyli dostałam wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych, które rzekomo naruszyłam właśnie moim wywiadem, w którym mówię, że pan prezydent jest, ma cechy lidera XXI wieku, natomiast otoczył się złymi ludźmi, którzy mu źle doradzają. To też jest transmitowane wszystko tutaj. Jest pełna jawność. Ale ja nie mam nic do ukrycia. Dzisiaj. Oczywiście. Dobrze. Pani także, Moniko... aha, wykonać właśnie, że aha. Jakby wypłatę. Chciałam, że mam zapłacić 5 tysięcy, opublikować przeprosiny na własny koszt w gazecie, w internecie i tak dalej, i tak dalej. To tak. Pani Moniko, czy jest coś takiego, kiedy pani ma kontakt z urzędnikami lokalnymi, z urzędnikami na różnych szczeblach, że oni troszkę się zmieniają pod pani wpływem i tej silnej grupy kobiecej? Nie. U mnie urzędnicy w gminie Poświętne odbierają tak... No bo to jest trochę dzielą, zamach, ale... na ich, prawda, niemalże na ich życie. Tak, oni to wasze zainteresowanie. Może by się starali być i innymi, ale wydaje mi się, że to jest odgórnie już tak przykazane, że mają tak się i tak zachowywać. A zauważyła pani taką rzecz, że jak jesteśmy w jakimś urzędzie i zapytamy, bo coś nam urzędnik mówi, prawda, że właśnie proszę, nie, tak nie może być, proszę zrobić to i to. To ja często to słyszę i zdarza mi się zapytać, a na jakiej podstawie prawnej pan to mówi, albo pani to mówi. Znaczy dobrze, ja rozumiem, że to nie może być tak leżeć, tylko ma być tak, tylko zgadzam się, tylko gdzie jest na to przepis, bo bym chciał to wiedzieć. I się okazuje, że tego przepisu przede wszystkim nie mają w głowie, bo w ogóle ani ich nie zapamiętali, ani nie uczyli. Potem się okazuje, że w komputerze też nie ma tego przepisu, znaczy, że nie mogą go znaleźć. W Googlach jest. W Googlach tak, czasami jest, czasami nie ma właśnie, najczęściej nie ma. I zauważyłem, że jest ogromny opór właśnie co do rzeczy podstawowej, no bo jeśli ja mówię, że tego pan nie może zrobić, może pan zrobić to, no to rozumiem, że mówię to na jakiejś podstawie, a nie na podstawie tylko zwyczaju, że w też naszym pokoju numer 115 tak się utarło, że tak odpowiadamy petentom, prawda? Ja nie miałam takiego kontaktu bezpośredniego z urzędnikiem, żeby rozmawiać. Nie dane mi było nawet spotkać się z przewodniczącym rady i tu go wymienię, nazywa się pan Bogdan Świadek. Przez pół roku próśb, korespondencji i różnych rzeczy przewodniczący nie życzy sobie spotkania najwyraźniej z mieszkanką wsi Czubajowizna. Ale przecież powinien być wdzięczny. I ma w ustawie i powinien być wdzięczny. Tak, oczywiście. Ale ja wskazywałam różne rzeczy, próbowałam już i naprawdę cudowne zdania budować, co by nie zrazić pana przewodniczącego rady, niemniej jednak nie ma możliwości się z nim spotkać. A jest tam jakaś lokalna gazeta? No właśnie nie ma. To źle. Typowo takiej lokalnej jest powiatowa i dwie w zasadzie powiatowe, w których można coś umieścić. A powiat jest jak daleko od was? 10 kilometrów. Bo może należałoby zrobić coś takiego. Ja bym zrobił taki numer, że poprosiłbym... Watchdog się rodzi. Poprosiłbym jakiegoś dziennikarza, żeby poszedł z pani pytaniami do niego. Jako, że niby ze swoimi. I on będzie musiał temu dziennikarzowi odpowiedzieć. Dziennikarz już będzie zaopatrzony w pani pewne informacje, prawda, i w cały background. A na końcu powinien mu powiedzieć tak. Jak on ma na imię ten pan? Jak się nazywa? Pan Bogdan Świadek. Bogdan Świadek. I jest z funkcji? Przewodniczący Rady Gminy. Rady Gminy. Powiedzieć tak. Panie Przewodniczący, wszystkie pytania, na które pan przed chwilą odpowiedział, są pytaniami pani Moniki Bienias. Tak, z Watchdoga. O, i taki bym mu zrobił numer. Chodzi o to, że pan przewodniczący doskonale zna wszystkie gazety, które w powiecie działają, doskonale zna wszystkich redaktorów. Wiedziałem, że do tego dojdziemy. Czyli tutaj musi przyjechać pan. Dokładnie. No, Szczygłowi nie odmówi. Świadek Szczygłowi nie odmówi. Tak, no kiepski z niego świadek. No nic nie chce świadczyć.
I rozmawiać też nie. No, w ostatnim piśmie, którym odpowiedział, zaproponował, co bym przeprowadziła taką debatę na sesji, więc no, już grzecznie też odpowiedziałam, że doskonale rozumiem, dziękuję za poświęcony czas na tą korespondencję. Niemniej jednak ja nie chcę urządzać debaty, tylko porozmawiać z przewodniczącym Rady Gminy. No i wydaje mi się, że nie uda mi się z nim spotkać. No dobra, a skarga? No to jeszcze nad tym pomyślę, bo odpowiedź przyszła tydzień temu. U mnie urzędnicy też, znaczy ja chciałam od razu powiedzieć, nie wszyscy urzędnicy są źli. No właśnie, może są jakieś przykłady. Są też fajni urzędnicy i ja myślę, że u ciebie też są jacyś tacy, którzy może nie dochodzą do głosu, bo też zauważam, że moje działania powodują, że znaczy urzędnicy często są zmuszani do robienia rzeczy, tak, których mają dość, których widzą niesprawiedliwość, których widzą naruszanie albo łamanie prawa. I moje działania powodują, że oni zaczynają czuć się nie tak samotni i chcą też pomagać, dialogować, włączać się. Więc myślę, że to jest taki bardzo pozytywny... ważne, co pani i ta mówi, zmiana dlatego, idzie że od środka. Jeśli oni się nie, dzięki komuś, dzięki jakiejś grupie, dzięki jakiejś organizacji, dzięki jakiemuś ruchowi społecznemu, czują się mniej samotni, to wtedy im nabierają takiej wewnętrznej odwagi, jeśli tak się dzieje, to wtedy jest duża szansa na zlikwidowanie takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego imperatywu, jaki mają urzędnicy, chyba czy takiej cechy. Zauważcie państwo, że jak się wspomina często PRL, ludzie mówili na przykład, że robili jakieś nieprzyzwoite rzeczy w PRL-u jako element systemu, to znaczy, że oni prawda byli urzędnikami albo pracowali gdzieś tam, no to mówią, no ja to robiłem, bo jak, jeśli nie ja, to by przyszedłby ktoś inny i by robił to samo, prawda? Albo by przyszedł gorszy i też by robił to samo. I to jest najbardziej okropne, że tak powiem, wytłumaczenie dla tego, co prawda, my robimy. Że ktoś musi katem być, no to ja będę tym katem, prawda? I w momencie, kiedy, bo przecież to są też ludzie, znaczy są zawsze ludzie, przepraszam, nie, że często ludzie, no, ale to są też prawda, nie wszyscy są znowu tacy twardogłowi. I wydaje mi się, że jeśli zobaczą, że jest wsparcie jakieś i tak jak pani powiedziała, że można się mniej bać, no to... To już tak, jest dobra dróżka, no, droga. Jeżeli ten urzędnik przez lata musiał dawać miliony na Stalgorzów i znajduje się nagle grupka ludzi, która mówi, ale dlaczego na Stalgorzów, ale dlaczego tyle pieniędzy, ale jak one są przekazywane, a poproszę wniosek, ojej, ale wniosek nie spełnia żadnych w ogóle kryteriów, on nie powinien w ogóle być przyjęty, bo jest napisany na formularzu, który odwołuje się do ustawy, która nie obowiązuje od 2010 roku. Cokolwiek by wpisali, nawet by napisali, że chcą na korale, to nikt tego wniosku nie czyta, bo wiadomo, że Stal ma dostać 500 tysięcy. I ten biedny urzędnik musiał to dawać. Natomiast widząc partnerów jednak społecznych w walce o sprawiedliwość, no, ja wiem, że ja wtedy mogę napisać i on nie będzie miał problemu z tym, żeby mi ten wniosek pokazać. Ale wie pani, jednak żużlowcy w koralach, to ja bym chyba zaeksperymentował, to mogłoby być fajne. Drodzy państwo, czy są jakieś pytania do naszych gości? Powinienem powiedzieć teraz według, że tak powiem, nowego języka, czy są pytania do naszych gościń? Jeśli jest pytanie, to chętnie dam mikrofon i pociekawie mówią panie. Już. Ja mam pytanie, właśnie bardziej uwagę i coś, co mnie męczy. Mianowicie, może dzisiaj nie jest najlepszy dzień na optymizm, jeżeli chodzi o porządki w państwie, ale ja mam taki jakiś optymizm w sobie. Myślę sobie, że dobrze by było, żeby efektem tych naszych działań watchdogowych było to, że ta władza się zmieni. To znaczy, jeżeli Alina jest lepsza niż ci wszyscy razem wzięci radni, to ona powinna być do diabła radną, a nie ktokolwiek inny. Jeżeli pani jest lepsza niż ten sołtys, który nic nie robi, ta sołtyska, która nic nie robi, to do diabła pani powinna być tym sołtysem. Mnie się wydaje, że nieraz jest jakoś coś takiego w tych naszych watchdogowych działaniach, że my się zatrzymujemy i mówimy, no nie, do polityki to nie, polityka to brudna rzecz i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że chyba powinniśmy mieć trochę więcej optymizmu. Ja bym się nie zgodził z tą tezą, że każda władza deprawuje i ktokolwiek rozsądny tam pójdzie, to zaraz będzie do niczego. Znaczy, to chyba tak do końca nie jest. No spróbujmy przekroczyć tą jakąś szklaną barierę i zaatakować te urzędy. Ja wiem, że ludzie dla miasta to zrobili
i tam kilka osób sensownych działa i coś z tego jest, ale to nie jest powszechny, że tak powiem, sposób działania watchdogów. Ja myślę, że coś tu jest w tym. No tak, ale ja nie wiem, czy pan tutaj właśnie się nie przyczynia tą propozycją do w ogóle, że tak powiem, uwiądu sieci obywatelskiej tak. Watchdog Polska, bo oni wszyscy politykami zostaną i co będzie. Bardzo proszę. Nie będzie nas to miało. Czy pani może zostać prezydentem Gorzowa, pani Alino? Nie mogę zostać prezydentem Gorzowa. Nie kandydowałam też z listy naszego Komitetu Wyborczego Ludzie dla Miasta do Rady, ponieważ zawsze mówiłam, że żeby istniała demokracja, musi być też ta druga noga, czyli społeczeństwo obywatelskie. I to jest warunek dobrego małżeństwa, że tak powiem, w tej demokracji. Nie możemy wszyscy iść do władzy, bo władza z psychologicznego punktu widzenia, o czym mówią badania właśnie, o których wcześniej wspominałam, powoduje zmiany. Zmianę percepcji, zmianę postrzegania, zmianę emocjonalności. Osoby, które są przy władzy, mają mniejszą zdolność patrzenia na sprawę z innego punktu widzenia. Mają mniej empatii. Dlatego potrzebne jest właśnie to społeczeństwo obywatelskie, które będzie cały czas w relacji z tą władzą, żeby ona się nie zdegenerowała. A poza tym można się czuć lepiej, znaczy być bardziej sprawnym w roli kontrolera. Kontrolera, tak. Ja też nie mówię, że jestem lepsza od urzędników czy od prezydenta. Ja się znam na przykład na kontrolowaniu. Natomiast są ludzie, którzy się znają na zarządzaniu. Ja tych kompetencji nie mam. Pani Moniko, no a może jednak sołtys, wójt, znaczy wójtka, sołtyska? No raczej nie. Ja też podzielam Aliny tutaj pogląd, że ktoś tę władzę wybiera, więc ktoś też powinien ją kontrolować. Dobrze, to ja tu jeszcze pana prezesa spytam. Co to on myśli o tym, jakby ludzie związani z waszym ruchem, czy powinni ewoluować w stronę przechodzenia na drugą stronę? Ja myślę, że to będzie, jest to trochę naturalne w niektórych przypadkach. My rzeczywiście się mocno tego wystrzegamy i dostrzegamy też ważną rolę, co powiedziała Monika Elina, że strażnicy mają ważną rolę. I sobie też nie wyobrażam władz, które nie mają tej przeciwwagi. No to jest to historia i Moniki Aliny, że one jak zaczęły, to się zaczęło też zmieniać. No bo ja bym powiedział jedną ważną rzecz, której wy chyba nie dostrzegacie, że to się zmienia. To ja nie wierzę w to i też obserwuję to, co robicie lokalnie, że się nie zmienia. Nie zmieniają się, Monika, na pewno się zmieniają trochę ci urzędnicy. Natomiast zmienia się na pewno społeczność, w której działasz. I to jest fajne w strażnictwie, to chyba Alina powiedziała, że to widać efekt. I to jest też wciągające, że te metody, które my stosujemy, że one wpływają i na społeczność, i na władzę, i to przynosi realne zmiany. No bo jeżeli byśmy rzeczywiście zaczęli dopytywać szczegółowo, co się zmieniło i wyłapywać te historie lokalne, to się okazało, że to jest zupełnie, tak jak Monika powiedziała, że zaczęła w 2013 czy 2012, że to jest zupełnie inna miejscowość. Natomiast my raczej nie zachęcamy, znaczy zachęcamy, bo uważamy, że jest ważne, żeby pójść do władzy, natomiast staramy się nasze perełki, ludzi, którzy są z nami, zachęcać do tego, żeby strażnikowali dalej, że to jest ważne. Poza tym chyba trudno stracić tych najlepszych, prawda? To byłoby tych najbardziej zaangażowanych. Dobrze. Czy jeszcze jest jakieś pytanie? Nie? To ja tylko może dopowiem, że my zmieniamy nie tylko władzę, ale zmieniamy też społeczeństwo. Ja dostaję wiele sygnałów od mieszkańców, bo tak, my trochę uznaliśmy, że polityką zajmują się politycy. Nie, polityka rozumiana jako troska o dobro wspólne, to jest scena, na której powinni być wszyscy, a my pozwoliliśmy trochę, żeby tę scenę zagarnęli tylko politycy. Może przez podobieństwo nazwy, polityka, politycy. Ale nie, to jest przestrzeń wspólna. I ja będąc przecież cywilem w świecie polityki, jestem aktorką, zajmuję się kompletnie innymi sprawami. Działam, rozumiem, tłumaczę też mieszkańcom, objaśniam, co się dzieje i oni się zainteresowują, piszą do mnie, ja dzięki pani wiem, co się dzieje w moim mieście. Ja zaczynam rozumieć, o co chodzi. Nawet sama narracja to, że my zatrudniamy urzędników, oni pracują za nasze pieniądze. To jest już taka zmiana, która robi klik w głowie. A propos tej narracji tak zwanej, to jak pani powiedziała na początku, że to troszkę pani im uświadamia, że to jest jakby teatr i że są różne role. Jak pani mówi jakiemuś mieszkańcowi, że pan ma swoją rolę, no to też mu pani coś uświadamia, co jest oczywiste, a... Tak, on może wyjść z kulis na scenę. Prawda? Tak, tak. I oni też czują, że mają wpływ. Czasami mi podsyłają jakieś sprawy. Ja badałam właśnie sport, ostatnio zajmuję się sportem.
chociaż wolałabym biegać, ale zajmuję się troszkę watchdogowaniem tego sportu, to jeden z mieszkańców mi podsyła, a bo wiesz, bo ta firma, która przygotowywała tę strategię, no to zobacz, ona napisała w tej strategii, że jest niezależna, że jakaś niezależna firma robiła badania, a zobacz, znalazłem, że pan prezes tej firmy, która robiła badania i tą strategię, to są jednak koledzy, bo robili wspólnie coś tam. Więc mieszkańcy też zaczynają łapać tego bakcyla. Sprawdzam, władza coś mówi, ale ona nie ma patentu na rację. Naprawdę, naprawdę. Czyli właściwie to jest tak, zajmuje, że ludzie... Ja się prawdą, tak, co tydzień właśnie. W czwartek. Ludzie wiedzą, czyli to generalnie jest tak, że ludzie wiedzą swoje, ale chcą wiedzieć na pewno. Prawda? To znaczy uczą się, że władza też się myli. Ja to też bardzo często pokazuję, bo ja też na przykład... Ale znaczy to jest przykre, to jest z jednej strony pokazuje, jaką mieszkaniec ma dostępną moc i władzę, a z drugiej strony takie pokazują, ojej, w jakim my świecie żyjemy. Na przykład ostatnio wysłałam do wojewody, zaskarżyłam uchwałę, która została podjęta niezgodnie z prawem. Uchwała, która dotyczyła wrażliwej kwestii, bo zlikwidowano placówkę wsparcia dziennego dla dzieciaków 3-5 lat. W bardzo nieładny, nieelegancki, nie liczący się z mieszkańcami sposób. No i co tu, Alina, zrób coś. No to ja czytam tę uchwałę literka po literce. W każdej uchwale jest wskazana podstawa prawna. Na jakiej podstawie prawnej ta uchwała została podjęta? Ja nie wiem wszystkiego, ale sprawdzam. I patrzę, że podstawa prawna tej uchwały o likwidacji placówki wskazuje te artykuły z ustawy, które mówią o powołaniu placówki. Ojej, kto to napisał? Czytam dalej. W tej uchwale nie ma dwóch ważnych rzeczy, które powinny w takiej uchwale o likwidacji placówki się znaleźć. Patrzę, kto jest podpisany, kto podpisał tę uchwałę, radca prawny. Pytam, ile my płacimy za obsługę prawną miesięcznie. Okazuje się 41 tysięcy. Więc jak to? To my płacimy 41 tysięcy za to, że powstają buble prawne, które... Zwykły mieszkaniec, mieszkanka może po prostu unieważnić, pisząc pismo do wojewody. Znaczy, to jest realna moc i w tym momencie czekam do 18 marca ma przyjść rozstrzygnięcie nadzorcze. Ale myślę, że jednak dobrze wywiodłam, że została. Ale czym to skutkuje? Tak? Dzieciaki będą mogły dalej tam chodzić. Ludzie będą mieli pracę. To jest sens tego działania. To nie chodzi o to, żeby przyłapać władzę. Chodzi o to, żeby było dobrze, żeby działać na rzecz wspólnoty samorządowej. Pani Moniko, realna moc to są takie dwa dobre słowa? Tak, mogłaby się pani tak nazywać, realna moc? Moc może tak, no nie do końca jeszcze realna. Ale chciałam tutaj wrócić do twojej wypowiedzi, że o tej uchwale. To teraz czysty obraz radnego, każdego chyba z tych radnych, który głosował tak za podjęciem tej uchwały, że jej zwyczajnie nie przeczytał. Tak jak i u mnie po sesji pytam się, ale dlaczego głosowałeś w ten sposób? No znam ich z imienia, nazwiska, koledzy w moim wieku. No właśnie, i co mówią? No ale ja się na tym nie znam, nie czytałem tego, nie mam czasu. O. To jest odpowiedź radnego, który przyszedł podejmować w imieniu mieszkańców decyzję na sesję. A taka oczywistość jak podstawa prawna to już w ogóle nie budzi żadnych, bo skoro już jest to napisane, to już jest... Czesi mają takie określenie, co je psano, to je dano. Czyli jak już jest napisane, to już jest dane na zawsze po prostu. I to już jest fakt pisany tak zwany. No tak trochę szkoda, że nie czytają. Przychodzi nad tym do porządku dziennego, a się okazuje, że gdyby tylko sprawdzić nawet w Google'ach, prawda? Wystarczyło. Tak. Wystarczyłoby. No ale nawet do tego się nie jak to powiem, nie zacięłam się. No nie posunął się nawet tak. Do tego. No u mnie niektórym radnym się zwyczajnie nie dziwię, bo jak to ich określamy, są wykluczeni cyfrowo. No tak. Ale to nawet nie chodzi o fakt sprawdzenia w Google'ach, bo ja akurat w tym samym czasie była uchwalana właśnie ta zbójecka strategia sportu, która jest strategią rozwoju klubów sportowych, a szczególnie jednego, tego, z którego Gorzów słynie. I ona została dostarczona radnym w niekompletnej wersji. Brakowało załączników, a proporcja, liczba załączników do treści, treść 50 stron, załączniki 100 stron. Czyli oni nie dostali 2/3 dokumentu. I oni zaopiniowali pozytywnie na Komisji Sportu tę uchwałę. Ja byłam przerażona, jak oni w ogóle mogą jakąkolwiek opinię wydać o dokumencie, którego nie przeczytali, bo gdyby przeczytali, to zobaczyliby, że jest odesłanie do załącznika 7. Ojej, nie ma tych załączników. Nikt z nich tego aktu czytania
nie dokonał. Ale to zupełnie jak w naszym parlamencie. Ale potem ja piszę... A przykład idzie z góry, o nie. Nie? O nie. No, no tak. Właśnie ta warszawka. Ta warszawka tak psuje wszystko z góry. Ale nie, bo słuchajcie, to też o co, jaki jest efekt, tak? Radni muszą mieć dostarczone, już wstyd, że oni tego nie czytają, ale muszą mieć dostarczone na 6 dni według naszego statutu gminy dokumenty na sesję rady. Więc ja następnego dnia rano, kiedy już miał być triumf z tą właśnie, że uchwalamy strategię sportu, piszę maila do dziennikarzy i do pana prezydenta, że niestety musi to spaść z dzisiejszych obrad, ponieważ jest niekompletna, a radni muszą... Czyli jeszcze przy okazji walczą o prawa radnych. Tak. No tak. Tak. Do wiedzy. No. Tak, oczywiście. Bronię dostępu radnych do wiedzy. Oni się bronią. Bardzo panią dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No cóż, wszystko to jest bardzo krzepiące, ale... Roboty dużo. Roboty dużo i liczymy, że się nie będziecie załamywać, broń Boże. Dziękujemy. Życzymy sobie ciepłej budy, jak to mówią. Dziękuję bardzo. Dzięki. Także zapraszam, bo przejdziemy do drugiego punktu programu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pani Moniko. Dobrze, oddaję głos teraz pani wiceprezes i panu prezesowi. Może tak. O, proszę bardzo. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. A ja też już mogę zejść, widzieć. Prawda? Nie jestem już... Może pan, dobrze. Może, ale mam nadzieję, że pan zostanie. Zostaję oczywiście. Dobra. Bardzo dziękujemy naszym członkiniom. Chcieliśmy taką trochę... ja bym się chciała podzielić taką refleksją, że nie wszyscy muszą tak działać jak dziewczyny i poświęcać całe życie. Nam zależy jako organizacji na tym, żeby ludzie generalnie chociaż jedno pytanie zadawali od czasu do czasu. A niekoniecznie, żeby tak się dali wkręcić i znarkotyzować jak Alina i Monika. Naprawdę są różne poziomy zaangażowania i tutaj mamy Olę i Maćka Puławskich, to oni z tymi dziećmi. To są jedni z naszych najstarszych członków, tak, te co tak hałasują, to są jedni z naszych najstarszych członków, którzy... wypracowywali bardzo wiele doświadczenia kiedyś, pojawiły się dzieci, teraz mają inne zainteresowania, ale cały czas mają, jak to Maciek kiedyś powiedział w wywiadzie, który prowadziliśmy tam dla kolejnych pokoleń, to już nie zmienia się optyka. To znaczy, jeżeli człowiek już raz poczuł, że panuje nad swoim życiem i nie można mu tak łatwo powiedzieć, że coś jest takie, a nie takie, tylko wie, że trzeba sprawdzać, ma świadomość, że trzeba zmieniać, to już wpływa na całą resztę działań. I tak pomyślałam sobie, bardzo chcieliśmy, żeby przyszły też osoby, które być może, dla których ten temat jest zupełnie nowy. I mieliśmy taki pomysł, żebyście państwo pomyśleli teraz, ale później skonsumowali ten pomysł, pomyśleli teraz, czy wy macie w życiu coś takiego właśnie, że nie sprawdziliście czegoś, a w sumie byście chcieli, albo myśleliście, że można by coś zrobić i później po spotkaniu tam będzie u nas z tyłu siedział korpus służby prawnej i oni chętnie z państwem porozmawiają na ten temat. Tam gdzieś z tyłu ich usadzimy, będą w koszulkach. Szymon będzie też tam siedział na pewno, więc ten, po nim poznacie. Mój mikrofon nie działa, więc... Nie. Jako chciałem powiedzieć o Maćku i Oli, i to jest też ważne w działaniu sieci obywatelskiej, że... Właśnie my się uczymy na tych różnych rzeczach, to jest bardzo ważne, na różnych rzeczach, które przeżywają osoby lokalnie, my się uczymy i też jesteśmy w stanie lepiej pokazywać czy wspomagać osoby, które działają w innych lokalizacjach. I prawda jest taka, to też warto było porozmawiać z Olą i Maćkiem, oni wykonali kawał dobrej roboty w Tłuszczu, ale ta historia ma różne odcienie i to jest świetna dla nas nauczka i zachęcam do takiego nawet tutaj rozmowy. A że bardzo nam zależy na tym, żeby ludzie w Polsce na różnym poziomie angażowali się, interesowali się tym, jak działa władza, no to też chcemy pokazywać, że co to jest za działanie. I zaproszę teraz Martynę Bójko, która była koordynatorką konkursu Pozytywnie Dociekliwi, który był właśnie konkursem, który miał pomóc pokazać takie działania. I chyba oddam ci, Martynę, głos, nie będę o tym opowiadać. Dobry wieczór państwu. Poznaliśmy przed chwilą Alinę i Monikę. Myślę, że jesteśmy pod wrażeniem tego, co robią. I my mamy ten przywilej, że znamy naprawdę wiele takich osób i trudno nam było wybrać do tej rozmowy tylko dwie. I też byliśmy ciekawi, czy takie osoby jak Alina i Monika jakoś są w stanie
przebić się w lokalnej społeczności, chociażby do lokalnych mediów. Tu dziewczyny są bardzo przebojowe, ale no też nie wszyscy mają taką siłę przebicia. Stąd pomysł konkursu dla dziennikarzy lokalnych, dla blogerów, twórców portali internetowych skierowanych właśnie do lokalnej społeczności. Konkurs na artykuł o lokalnym watchdogu albo organizacji, która kontroluje władzę, która patrzy władzy na ręce. Tytuł pozytywnie dociekliwy, a już tłumaczę dlaczego. Bo tak jak słyszeliśmy, watchdog to nie jest osoba, która szuka haka na władzę, która budzi się rano i zastanawia, jakie to pytanie zadać władzy, żeby ją udręczyć, tylko to jest osoba, która się interesuje tym, co się wokół niej dzieje, co wyrasta jej za oknem, dlaczego ma wysypisko obok swojej miejscowości, dlaczego budują wiatraki, zaczyna się takimi rzeczami interesować. I o nie pyta, bo ma do tego prawo, to jest jej niezbywalne prawo, a władza często o tym zapomina, że jeżeli coś robi, podejmie jakieś decyzje, to powinna to konsultować z mieszkańcami. I dlatego właśnie tytuł pozytywnie dociekliwi, bo to są osoby dociekliwe, ale w takim pozytywnym sensie, bo chcą dobrej zmiany, jakkolwiek to brzmi. No właśnie, przechodząc do meritum. Do jury konkursu zaprosiliśmy panią redaktor Ewę Siedlecką z Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza objęła również patronatem nasz konkurs. Tekst nagrodzony pierwszą nagrodą zostanie opublikowany na łamach Gazety Wyborczej, natomiast artykuły, które zajęły drugie, trzecie miejsce, będzie można przeczytać w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej. Zatem gazetę reprezentowała pani redaktor Ewa Siedlecka. W jury zasiadała również pani Luiza Zalewska-Karłowska, która jest twórczynią serwisu Dobraulica.pl dla osób mieszkających w Warszawie. Też pani Luiza zajmuje się działaniami watchdogowymi. I w jury zasiadał również pan Maciej Puławski, tutaj już wspomniany, redaktor naczelny Gazety Lokalnej Stacja Tłuszcz. Ja reprezentowałam sieć obywatelską Watchdog Polska. Otrzymaliśmy wiele ciekawych artykułów i widać, że temat watchdogów przebija się powoli do lokalnej prasy, że te osoby są bohaterami artykułów, ciekawych artykułów. I dzisiejszą imprezę wygląda na to, że rzeczywiście zdominowały panie, ponieważ mamy trzy laureatki. Teraz zacznę od miejsca trzeciego. Zaproszę panią Katarzynę Puchalską z magazynu. Nie wiem, może wejdziemy na scenę. Tak. Tak, zapraszam. Z magazynu Magnes. To jest magazyn wydawany na terenie gminy Leszno-Piaseczna. Może pani powie parę słów. Tak, jest to magazyn wydawany na terenie gminy Piaseczno, czyli do Piaseczna, do powiatu piaseczyńskiego należy również gmina Lesznowola. Także pół roku temu napisałam artykuł o działaniach strażniczych Jacka Barcikowskiego, który jest tutaj z nami. Zapraszam państwa do kontaktu, bo naprawdę robi niesamowitą rzecz. I chciałam mu serdecznie podziękować, że po prostu budzi mieszkańców Lesznowoli, bowiem do tej pory Lesznowola, gmina Lesznowola była postrzegana jako kraina miodem i mlekiem płynąca. Natomiast tak nie jest i zapraszam państwa również do przeczytania dalszych działań strażniczych Jacka. Są one publikowane na www.kwiryta.org. Od 3 miesięcy działa nasze stowarzyszenie, w których również działania strażnicze opisujemy i podpisujemy się pod tym. Także serdecznie dziękuję Jackowi i organizatorom tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Laureatką drugiego miejsca jest pani Justyna Małycha z Nowego Życia Pabianic. Napisała artykuł zatytułowany Hydrauliki Święte Krowy. Ja może również oddam pani mikrofon, żeby pani powiedziała parę słów o swoim bohaterze, który również tutaj z nami jest. A zatem tekst Hydrauliki Święte Krowy opowiada o pracowniku zakładu wodociągów i kanalizacji pabianickiego, który zaczął wydawać podziemną gazetę zakładową. Gazeta była kolportowana wśród pracowników. Sprawa gazety pojawiła się w prokuraturze.
mimo tego, że prokuratura umorzyła całe postępowanie ze względu na znikomą szkodliwość czynu dla spółki, ustalono IP bohatera, bohater stracił pracę. Losy się tak nasze potoczyły, ja już nie jestem w nowym życiu Pabianic, między innymi ze względu, na takie niepokorne dziennikarstwo, natomiast w tej chwili prowadzę z byłą redaktor naczelną Magdaleną Chodak swój miesięcznik, jesteśmy niezależną gazetą całkowicie, jesteśmy jedynym medium w Pabianicach nie otrzymującym urzędowych ogłoszeń i zakład wodociągów i kanalizacji stale gości na naszych łamach. Dziękuję. Teraz zapraszam laureatkę pierwszego miejsca, panią Annę Folkman z Głosu Szczecińskiego. Zwyciężył artykuł zatytułowany Ruszyli urzędników zza biurek. Może pani powie o swoich bohaterach, którzy również tutaj są. Tak, oczywiście. Są ze mną bohaterowie artykułu. Nie wszyscy, ponieważ artykuł traktuje nie o jednej osobie, a o grupie. Jak to z watchdogami jest, jest ich wielu i w Szczecinie także ich nie brakuje. Na co dzień, może nie codziennie, ale większość artykułów związanych właśnie z Puszczą Bukową gdzieś przewija się klub Kniejołaza. Do tej pory współpracowaliśmy, wymienialiśmy się informacjami po to, żeby ujawniać właśnie to, co jest ważne. Przyszła okazja, żeby napisać o nich, jak to się zaczęło, jak zaczęli działać, jak działają teraz. Także zachęcam do rozmów, mają wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o pilnowanie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i właśnie tematów związanych z ochroną środowiska. Dziękuję. Tak, jeszcze tutaj jest prośba o wspólne zdjęcie laureatek, więc mogę wrócić z powrotem panie na scenę. Czy już wszyscy, czy jeszcze ktoś ma potrzebę zrobienia? Ja jeszcze raz serdecznie gratuluję laureatkom, dziękuję. Czekamy na publikację artykułów. Proszę śledzić naszą stronę internetową. Tam będzie informacja, kiedy one się pojawią. Dziękuję bardzo. Ja przejmuję mikrofon. To już sama zostałam, widzę. Bardzo chciałam podziękować. Naprawdę bardzo się cieszyliśmy, że pojawiły się teksty. Bardzo nas ucieszyło, że jest państwa tyle osób. I to, co Szymon powiedział na początku, osób różnych, różnie z nami związanych, osób, które nas bardzo wspierają od lat. Nie mogę się powstrzymać, ale trochę boję się, że niedostatecznie dobrze przeskanowałam widownię, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie podziękować Ewie Iwanowej, która, mówimy dzisiaj o dziennikarzach, którzy pisali o lokalnych działaniach. Ewa Iwanowa pisała o naszych centralnych działaniach i była chyba najbardziej wierzącą w to, że robimy ważne sprawy dziennikarką w RP. Bardzo dziękujemy. Dziennik Gazeta Prawna. Ale myślę, że jest tutaj dużo przyjaciół. I Szymon, ratuj mnie, czy... Jest na pewno dużo przyjaciół i mamy nadzieję, że jest też trochę nowych osób, bo bardzo nam zależy na tym, żeby idea pączkowała i żeby każdy ją przerobił na swoje, tak jak uważa, że jest pożyteczny i właściwie. Teraz właściwie już zostaje nam czas tylko na sieciowanie się, porozmawianie. Przypominam, że można porozmawiać z prawnikami, którzy się ustawią gdzieś wokół Szymona, myślę, że na końcu. Za kotarą, że tajemnica spowiedzi będzie zachowana. Chcielibyśmy też, żebyście zostali, że są kanapki. Chcieliśmy też bardzo podziękować Instytutowi Reportażu i panu Mariuszowi Szczygłowi za to, że przeprowadził
tak świetny wywiad, również jako wolontariusz jest naszym ambasadorem jawności. Myślę, że to jest też bardzo ważne do docenienia. Bardzo dziękuję. I dziękujemy wolontariuszowi, fotografowi, ale w ogóle wszystkim, którzy się pojawili. Bardzo dziękujemy naszym członkom, bo ja dzisiaj z dumą patrzyłam, ile osób przyjechało specjalnie spoza Warszawy po to, żeby tutaj też być. I przywieźli jeszcze swoich przyjaciół, co też jest, myślę, że bardzo dla nas ważne. I chyba... No proszę. Jako chciałbym słowo powiedzieć, tak zamykające klamrę. Jest tu z nami osoba, która w 96 roku doprowadziła do orzeczenia w Polsce, w którym polski sąd powołał się na Europejską Konwencję Praw Człowieka, wskazując, że mamy prawo wiedzieć, co robi władza. Jest to pierwszy wyrok w ogóle, taki w Polsce, nie było jeszcze konstytucji z 97 roku, nie było ustawy o dostępie do informacji publicznej. A Zenon Michajłowski, halo, tam w rogu, w Łodzi doprowadził do przełomowego wyroku. I wywołałem Zenona nie tylko dlatego, że doprowadził do tego wyroku, ale... Dwudziestolecie. To jest raz. A dwa, tak naprawdę to, co robimy w prawie do informacji i jawności, to jest ogromna zasługa i chyba w dwóch osób w Polsce, to jest Zenona właśnie Michałowskiego, który nam zawsze tłukł, róbcie sprawy, zbierajcie, chodźcie, dowiadujcie się, i Wojtka Paszkowskiego, którego w tej chwili nie ma, mieszka w środku gór. Oni nas zawsze wspierali i tak naprawdę jesteśmy dziećmi waszymi, Zenon. Dziękuję. A że Zenon po 50 to już se przysnął trochę. Dobra, słuchajcie, zapraszamy na kanapki do sieciowania się, rozmawiania ze sobą, pytania ludzi w koszulkach o różne rzeczy. Niech się tłumaczą. Dzięki serdecznie.